zapraszam dzisiaj na mój pierwszy filmik na tym kanale, pierwszy o takiej tematyce, a będzie to tematyka jedzeniowa. Chciałam Wam pokazać kilka rzeczy, które po prostu w ostatnich miesiącach, znaczy miesiącach, to chyba przesada, w ostatnich, no dwóch miesiącach faktycznie, zachwyciły mnie, po prostu zachwyciły i nie wyobrażam sobie mojego codziennego jadłospisu bez tych wszystkich rzeczy. Zaraz Wam pokażę, jakie one są, ale najpierw skorzystam z podpowiedzi jednej z moich widzek i na wstępie każdego filmu będę Wam mówiła, co jest w tej chwili na moich ustach, bo mimo, że zrobiłam film o kolekcji kosmetyków, nadal pojawiają się, kolekcji moich szminek, nadal pojawiają się pytania, co masz na ustach? Więc w tej chwili na ustach mam Avon, kolorek Bright Nectar. Mam nadzieję, że widzicie. Widzicie? Czy nie widzicie? Chyba widzicie. Czekajcie, ja Wam dobrze pokazuję? Nie. Tak Wam dobrze pokazuję. Bright Nectar. Czyli to jest na moich ustach. No i przechodzimy do tematu. Co mnie zachwyciło? Powiem Wam, że ja często, bardzo często gotuję ziemniaki na obiad. Tak standardowo, już doskonale wiecie, że ja uwielbiam domowe obiadki. Ale jeżeli nie ziemniaki, to ryż albo makaron. I lepszego ryżu niż ten, który, to będą zakupy z Lidla i z Biedronki. Lepszego ryżu niż ten, czyli Uncle Ben's w torebkach, ryż długoziarnisty i to są 4 torebeczki po 125 gram, w życiu nie jadłam. Ryż wygląda tak, prezentuje się w ten sposób i jest po prostu przepyszny. Najlepszy ryż naprawdę, jaki jadłam, jest taki bardzo sypki i ja uwielbiam ryż z warzywami robić, uwielbiam ryż z kurczakiem, uwielbiam robić po swojemu taką chińszczyznę, a la chińszczyznę. Ja ryż po prostu ubóstwiam do piersi drobiowej i tak dalej, więc ten jest najlepszy i polecam Wam dziewczyny serdecznie i on jest do dostania właśnie w Lidlu. Kolejną właśnie rzeczą, skoro ryż to i makaron, lepszego makaronu niż ten, który Wam w tej chwili pokażę, nie jadłam nigdy. Jest to makaron, wygląda on tak, w ten sposób. Ja jeden dostałam raz w Lidlu, ten akurat jest z Biedronki. I słuchajcie, skład jest przecudowny, bo jest tak, semolina z pszenicy durum, masa jajowa pasteryzowana 8,8%, czosnek niedźwiedzi sproszkowany i woda. Więc skład jest fantastyczny i jest on właśnie z czosnkiem niedźwiedzim. Ma tak fantastyczny posmak czosnkowy. Ja uwielbiam ten makaron, już chyba to moje 5. opakowanie, ze szpinakiem. Uwielbiam z pastą taką pomidorową, właśnie z kurczakiem. Naprawdę dla mnie makaron jest fantastycznym zamiennikiem dla ziemniaków i na obiad, i na kolację często robię sobie makaron. I jak robię makaron, to właśnie ostatnio jest ciągle ten. I mojemu synkowi bardzo smakuje w zupie pomidorowej, więc uwielbiam, przecudowny. Ja kupiłam dzisiaj w Biedronce akurat. Kolejną rzeczą, którą kupiłam w Biedronce i przekonałam się do tego, nie wiem, czy to jest zdrowe, bo to ma też cukier, jakąś gumę, jakieś stabilizatory, więc podejrzewam, że za zdrowe to nie jest. Jest to napój sojowy klasyczny, odpowiedni dla wegetarian, z Vitanelli, naturalnie bez laktozy. Taki napój sojowy zamiast mleka. Ja mleka bardzo mało pijam, jedynie do kawy dolewam, no i tam dolewam normalne mleko, ale jeżeli zdarza mi się jeść płatki, co mi się zdarza czasami, takie muesli właśnie z mlekiem, to staram się pić je właśnie z takim napojem sojowym. O wiele bardziej mi po prostu to smakuje niż z mlekiem. Czy to jest zdrowe, czy to jest niezdrowe, nie wiem. Wiem, że mi to o wiele bardziej smakuje i w porcji takiej, jaką ja wlewam, to jest 200 ml, ja wlewam zawsze szklankę, mamy 91 kalorii, czyli mniej niż w normalnym mleku. Więc ja Wam serdecznie polecam. Mi to osobiście bardzo smakuje z płatkami. I z jakimi płatkami? Już o nich wcześniej mówiłam. Ja nie znalazłam żadnych lepszych płatków. Są najlepsze płatki na świecie, po prostu jakie jadłam. To są płatki również z Vitanelli, z Biedronki, muesli śniadaniowe, wysoka zawartość błonnika pokarmowego. I to muesli śniadaniowe jest takie bardzo, bardzo zdrowe. Naprawdę. Zobaczcie skład. Są tu płatki pszenne pieczone. Z czego one są pieczone? Tam taratatata. Płatki owsiane pełnoziarniste, rodzynki, orzechy laskowe. Koniec. Płateczki wyglądają tak. W Biedronce dostaniecie w różnym kolorze te płatki, ale te właśnie niebieskie są najzdrowsze, najfantastyczniejsze mają skład. I ja po prostu uwielbiam połączenie tych płatków właśnie z tymi orzechami, rodzynkami i zalane właśnie tym napojem sojowym. No uwielbiam. To jest fajna propozycja na śniadanko. Ja często te płatki również dodaję do jogurtu. Moje ulubione jogurty to są takie zwykłe, standardowe jogurty z Jogobeli. Ulubiony smak to jest akurat śliwkowe albo pieczone jabłko z cynamonem i rodzynkami. W tej chwili nie mam tych jogurtów, więc Wam nie pokażę. Ale chciałam Wam pokazać, co dosypuję codziennie. Ja się staram codziennie rano, wyciągam właśnie jogurt z lodówki i wsypuję sobie po łyżeczce albo po łyżce dłużej różnych mieszanek. I pierwszą rzeczą, przepraszam, że tak wykończono. Ja to otworzę, żebyście zobaczyły, co to stało. Nie kupiłam nowych, bo nie byłam w Lidlu, byłam w Biedronce. A to są jedynie w Lidlu do dostania. Są to płatki błyskawiczne, orkiszowe. Są przepyszne. Ja taką jedną łyżkę takich płatek właśnie orkiszowych wsypuję do tego jogurtu.
Do tego dosypuję, czyli te płatki Wam serdecznie polecam, pestki dyni. Ja akurat te kupiłam z Bakalandu. Ja je kupiłam w Biedronce, czyli takie zwykłe pestki dyni. Dosypuję do właśnie tego jogurtu. I ostatnimi czasy znalazłam i prawie zawału nie dostałam, że to się pojawiło w Lidlu. Oczywiście wzięłyśmy z teściową po dwa opakowania. Już po jednym mamy rozsypane w słoiczki, więc mogę Wam pokazać jeszcze nie otwarte opakowanie. Są to po prostu dwa cuda. To są nasiona szałwii hiszpańskiej, czyli nasiona chia, tak bardzo już znane i popularne na YouTubie, oraz nasiona amarantusa, jest to amarantus bio. To jest coś fantastycznego. Ja tego nie używam tak, jak się powinno, bo na przykład te nasiona chia, tutaj pisze, że powinniśmy zalać 4-6 łyżek płynu i później to albo w mleku, albo w wodzie, namaczać to i tak dalej, potem to jest, bo z tego się robi taka galaretka. Tego ja dodaję właśnie po łyżce stołowej do takiego jogurtu. I tego. I to jest coś fantastycznego dla naszego zdrowia. Naprawdę o wartościach tego poczytajcie sobie na internecie, szczególnie tych nasion chia, bo to jest coś fantastycznego, naprawdę fantastycznego. I ja zakupiłam sobie takie nasiona, jak zobaczyłam, że one są w Lidlu, oczywiście od razu po nie sięgnęłam, bo to nie jest tania sprawa, a tam były o wiele taniej, też nie pamiętam ile, ale je sobie zakupiłam i teraz moje śniadanie codziennie polega na tym, że te płatki dosypuję, te płatki, te nasiona, jedne i drugie. Dzisiaj w Biedronce, przez przypadek, po prostu wisiały, widzę, że to jest jakaś nowość, ja tego wcześniej nie używałam, kupiłam sobie takie miksy ziaren do sałatek. Jedno wziąłam klasyczne, w których są siemię lniane, sezam, płatki dyni, słonecznik, fantastyczne, uwielbiam to wszystko, a w drugim orientalne jest sezam czarny, płatki dyni, słonecznik i sezam normalny. I to wygląda w ten sposób. To wisiało tam, gdzie znajdziecie sałaty różnego rodzaju, szpinak i soki, to właśnie było w tamtym miejscu. I ja stwierdziłam, że jeżeli nie do sałatek, bo często sałatę posługuję takimi ziarnami, to właśnie tak samo do jogurtu albo do właśnie muski, które piję z tym napojem sojowym, będę sobie po troszkę tego dosypywać. To jest na pewno samo zdrowie, najlepsze przekąski na świecie, bo mimo, że nie są mało tłuczące i mało kaloryczne, bo są bardzo kaloryczne wszystkie te nasiona, pestki, orzechy i tak dalej, ale są niesamowicie zdrowe, niesamowicie, naprawdę na nasze włosy, wzroki, na wszystko dobrze wpływają, więc ja jestem jak najbardziej za. I od razu Wam pokazuję tutaj bardzo zdrowe rzeczy. Jakbym była człowiekiem, który tak bardzo dba o siebie, była na diecie, nie. Wiecie doskonale, jeżeli mnie oglądacie, że ja obiadki jem standardowo, czyli na przykład schabowy, kopa ziemniaków i tak dalej, czy kluseczki, czy ja wszystko jem, ale staram się śniadanie i kolacje jeść takie w miarę zdrowe. No i jakoś mi to wychodzi. I przedostatnią rzeczą, która mnie po prostu, ale to już umarłam z zachwytu. Ja nie przepadam za wyrobami z soi, jakimiś takimi, wiecie, nie wiem, kotletami, zupami, już cuda, po prostu tworzymy wszystko z soi. A i wziąłam to tak samo, jak były te nasiona w Lidlu, w tym samym czasie były paszteciki sojowe. Jeden z papryką, drugi z pieczarkami. I mówię, ryzyk, fizyk, wezmę, spróbuję, zobaczymy, jak to w ogóle smakuje, bo pojęcia nie miałam, jak może smakować pasztet sojowy. I one są z tej firmy Sante. Ja Wam powiem, że to już są moje trzeci zakup mój i je kupiłam akurat w Realu, znalazłam, z tej samej firmy te same. To są po prostu najlepsze pasztety na świecie. Ja już pasztetów nie jem od około z 10 lat na pewno. Jak się kiedyś dowiedziałam, że tam mielą wszystko, tak po prostu obrzydzenie jakieś mnie wzięło i przestałam jeść pasztety, a bardzo lubiłam. I to jest fantastyczne, to jest nawet nie zastępstwo, to jest 150 razy lepsze. Ten pieczarkowy, są naprawdę kawały pieczarek w środku i ja po prostu smaruję sobie taką bułeczkę razową, na przykład takim na kolację, bułeczkę razową, 3 bułki razowe, nie oszukujmy się, takim pasztetem właśnie pieczarkowym, na to kładę sałatę, ogórek, sypię szczypiorkiem, niam, po prostu paprykowy, równie pyszny, no pieczarkowy u mnie wygrywa, ale ten jest równie pyszny, dlatego znowu zakupiłam dwa, przepyszne, też naprawdę są przepyszne, spróbujcie tego, ja się bardzo, bardzo dziwić, jak powiecie mi, że to jest niesmaczne, bo ja sobie po prostu teraz życia bez tego nie wyobrażam i moich kanapeczek bez tych pasztetów sobie nie wyobrażam. I ostatnią rzeczą, przedostatnią, przepraszam, jaką chciałam Wam pokazać, będą soki, które też bardzo lubię i ja nie często pilnuję się, żeby jeść owoce. Jest mi trudniej jeść owoce niż warzywa, dziwne, nie? Ale jest mi trudniej, bo ja na przykład często obierając marchewkę do zupy, obierę jedną więcej, żeby sobie tam skrupać. A owoców jakoś, nie wiem, czego mi nie ciągnie, jedynie do pomarańczy ostatnio, bo odkryłam pyszne pomarańcze i tak pomarańcze jem. Nie ciągnie, więc postanowiłam sobie kupić te soczki. Soczki z Vital Fresh z Biedronki. One są w 100% po prostu stuprocentowe, w 100% i są przepyszne. Każdy jeden po prostu nie wiem, który lepszy. Marchewka,
100% marchewka, 100% jabłuszko, 100% pomarańcza. Mój syn wszystkie trzy uwielbia, ja wszystkie trzy uwielbiam. Fantastyczne soczki z takim miąższem w środku, takie prawdziwe, wyciśnięte dopiero z sokowirówki. Więc ja Wam serdecznie do soczki polecam i ja postanowiłam sobie kupować teraz zapas i codziennie pić jeden taki soczek. Na pewno na zdrowie mi to wyjdzie. I ostatnią rzeczą, którą chciałam pokazać już mniej zdrową, jest mój sposób na znowu podjadanie słodyczy wieczorem. Tak jak Wam mówiłam ostatnio, że moim sposobem jest po prostu miętus, który szybko wezmę do buzi i podsmoktam i odechciewam się tego batona, bo moimi ulubionymi słodyczami są Snickersy. O, dałaby się poćwiartować po prostu za Snickersy. I ja na pewno tym małym się nie najem. Ja potrzebuję ten, wiecie, podwójny, żeby, czyli pewnie z 500 kalorii. I znalazłam takie kisielki, Znaczy ja wiedziałam, że są kisielki słodki kubek, ale to są słodki kubek frugo, kisiel z kawałkami owoców i tu jest z owocem pitaya, chyba tak się to czyta, i z owocem lulo, dziwne, nie? I wyglądają kisielki w ten sposób. I są pyszne, fantastyczne zastępstwo. To nie jest nic zdrowego, nie oszukujmy się. Ale tu mamy 108 kalorii w takiej jednej porcji, a tu mamy 109. I to jest fantastyczne zastępstwo dla czegoś słodkiego. Jak ja sobie przygotuję kolację, czyli na przykład przykładowo zrobię sobie taki makaron, albo ryż z jakimiś warzywami, pierś z kurczaka, bez różnicy co, wieści nie tyć, macie więcej o tym, co ja jem. Zrobię sobie taką porcję i teraz sobie przygotowuję taki kubek kisielu. I on sobie tam stygnie, ja sobie zadam kolację i bierze mnie po prostu ochota na czekoladę, na coś słodkiego. Wtedy sięgna potem kisiel i ochota jest zaspokojona i naprawdę one smakują wybornie. I je kupiłam w Lidlu. Patrzę tak wszystko na to, co porozrzucam. To wszystko, co chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Mam nadzieję, że taka seria troszeczkę jedzeniowa Wam się podoba. Jeżeli Wam się spodoba, piszcie do mnie komentarze. I jeżeli tak będzie, że będą chętni do oglądania takiej serii, obiecuję raz w miesiącu, poza ulubieńcami kosmetycznymi i niekosmetycznymi, robić jeszcze takich ulubieńców właśnie spożywczych. No w tym miesiącu już nie będzie, bo to są po prostu moje hity tego miesiąca. Więc ja Wam serdecznie dziękuję za oglądalność. I jeszcze na koniec filmu bardzo, ale to bardzo serdecznie wysyłam ogromne buziaki Aleksandrze. Aleksandro, ty wiesz doskonale, do kogo mówię. Jest to dziewczyna, która po prostu na Instagramie próbuje mnie wybić. Ona mnie, tak, robi wszystko po prostu, że miała coraz więcej obserwujących. No i ja jakoś muszę ci odwdzięczyć, więc kochana, tutaj wysyłam ci ogromne buziaki i dziękuję ci ślicznie. Do zobaczenia Wam wszystkim, serdecznie Was żegnam i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!